A, proszę Państwa, wydanie specjalne, w którym śledzimy y, tą walkę o życie i zdrowie Mariusza Kamińskiego w radomskim szpitalu. Połączyliśmy się z Krzysztofem Wyszkowskim, człowiekiem, który w latach 70. w Gdańsku zakładał wolne związki zawodowe. Dzień dobry panu. Dobry wieczór, bardzo miło. Przepraszam, że, że ja nie potrafię uruchomić kamery. No. Zdarza się, ale ważne, że znalazł Pan czas, żeby z nami porozmawiać, no bo to Radomskie więzienie jest czymś zupełnie symbolicznym w tej najnowszej historii Polski. Ja tam byłem dwa dni temu, właśnie demonstrować. No, to, to, to jest to potworne, to okrucieństwo te, te, tych, tych, tych totalnych nie wiem, wrogów Polski jest po prostu niesamowite. No bezprawie i okrucieństwo, to już no, no, synteza naprawdę zbrodnicza. Mm -hmm. Pan prezydent podał im taką piłkę, mówiąc o możecie tę sprawę rozwiązać, możecie tych ludzi puścić i niech się toczy dalej procedura, ale nie chcą doprowadzić do jakiegoś przesilenia, chcą tych ludzi upokorzyć, a przy tym upokorzyć ich zwolenników. Taka przynajmniej jest moja teoria. No tak, tak, oni, oni prowadzą tą, tą uruchomioną w kampanii wyborczej przez Tuska, tą nienawi kampanię nienawiści, kampanię nienawiści i pogardy. No, bez przerwy widzę w mediach. Przedstawiciele właśnie władz, którzy mówią o, o tym, że kryminaliści siedzą w więzieniu i tak dalej. No, no, no to jest głupota pomieszana naprawdę z bardzo, z bardzo złą wolą. No, kłamstwo, e, czysta nienawiść. M musimy protestować. No, e, ja jutro jadę do, do Dąbrowych Górnicy, bo tam w mieszkaniu miernika. Rozpoczęła się głodówka protestacyjna. Ja prowadziłem w życiu dwie głodówki protestacyjne. No, z częściowym skutkiem, przynajmniej, ale ogólnie biorąc, no, myślę, że, że to jest właściwa metoda. Sam namawiam innych do, do tego, żeby w różnych miastach, również w kościołach, tak jak, jak kiedyś to robiliśmy, takie głodówki podejmować, bo trzeba protestować przeciwko na, naprawdę absolutnie absurdalnemu okrucieństwu w stosunku do człowieka, do bohatera państwowego, którego trzeba bronić. To są dwie sprawy. Pierwsza to kwestia głodówki. Ile trwały te pana głodówki? Jak to, Ile to pana kosztowało zdrowotnie? No wie pan, byłem jeszcze wtedy młody, bo to w 1978 roku, kiedy... No, wtedy mój brat został aresztowany, i został aresztowany i on głodował w więzieniu 30 dni. Myśmy prowadzili sześciodniową dniową głodówkę solidarnościową, a on był po kilku dniach dokarmiany siłą. To były naprawdę okrucieństwa, tam go torturowano. Po 30 dniach no, no był naprawdę w bardzo, bardzo złej, złym stanie. 6 dni. 6 no, dni dla, dla młodych ludzi to nie było, nie było specjalnie dolegliwe później w 1981 roku, my w 82 roku w więzieniu też, też głodowaliśmy zespołowo, no, ale jak mówię, to, to było dawno. Nie wiem, nie wiem jak teraz, no, jak mówię, jutro jadę, zobaczę, tam jest grupa starszych ludzi. No. Jak mówię w mieszkaniu Miernika, sam Miernik to są ludzie już wiekowi, więc, więc bardzo możliwe, że to może być bardzo dolegliwe. No właśnie, to jest taka broń słabych, prawda? Polegająca na jakby szantażowaniu tych, którzy mają władzę, którzy z niczym się nie liczą konsekwencjami politycznymi, konsekwencjami moralnymi. Ja bym nie nazwał tego ani bronią słabych, bo, bo tu trzeba, do tego trzeba i odwagi, i poświęcenia. To nie jest dowód słabości, to jest dowód determinacji. I w tym sensie, właśnie, jeżeli ja popieram tego, brałem udział w takich, w takich protestach, to właśnie na dowód przeświadczenia. O słuszności moich, moich żądań. Jeżeli domagają się wolności dla mojego brata, bo który został aresztowany zupełnie niesłusznie, bezprawnie przez służby bezpieczeństwa, to, był, to by represje w stosunku do Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku. No więc, więc myśmy mieli pełną rację, poparcie prawne formalnie, bo przecież nawet w komunizmie w tym czasie była zagwarantowana prawnie swoboda zakładania związków zawodowych. No ale, ale władze tak jak dzisiaj, no właśnie dziko upierały się przy tym, że, że to jest zakłócanie porządku i tak dalej. No, myśmy wtedy walczyli o wolność i to wolność wtedy w Solidarności wywalczyliśmy. Po czym znowu wrogowie polskiej wolności i demokracji zniszczyli Solidarność i podobnie jest dzisiaj, Kolice 13 grudnia robi te same rzeczy, i myślę, że podobne środki protestu są na miejscu. No te konferencje prasowe, no to jakby je reżyserował Jerzy Urban. Te opowieści o tym, że w Polsce nie ma więźniów politycznych, ale są politycy w więzieniu. Jak pan to odbiera i jaką postacią, pana zdaniem? Jest tutaj Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Mariusza znam od lat. Przyłączałem się do jego protestów pod domem Jaruzelskiego tutaj w Warszawie. Więc, więc rzeczywiście to człowiek niesłychanie zasłużony w tym czasie, jeszcze w walce o wolną Polskę. A co dopiero... Jeszcze były lata 90., prawda? I może też ten nawet tak, To był młody chłopiec wtedy, patrzyłem z podziwu na, na, na tą grupę młodzieży, którą prowadził, Liga Republikańska. I oni byli zwalczani od początku przez tajną policję. To proszę pamiętać, że, że tam próbowano ich oskarżać o to, że podpalili synagogę, no, wplątywali w różne, w różne afery, próbowali wplątać. To im się wtedy nie udało. Później on właśnie no, dzielnie walczył z korupcją i ta zemsta dzisiejsza, Tuska na, za to, że, że łapał złodziei ludzi, którzy kradli gigantyczne pieniądze społeczne polskie, no, ma, ma charakter właśnie no, no, czystego barbarzyństwa. No, Rzeczywiście w Polsce prawo przestaje, przestaje funkcjonować. U władzy są ludzie szaleni w moim stopniu. I tu się całkowicie zgadzam z, z panem premierem Kaczyńskim, który mówił, że, że Tusk jest przedstawicielem obcych, wrogich Polsce sił, bo to, to co robią, no to, to zasługuje na najwyższe potępienie, zresztą na protest wszystkich Polaków. Tu nie chodzi tylko o ludzi, o zwolenników prawa i sprawiedliwości. To jest tutaj to to jest miejsce i czas na to, żeby Polacy in gremio zaprotestowali. Um, no bo jeszcze jest, jest takie kwestie jakby życiorysowe, że w tym rządzie są ludzie, którzy bardzo głęboko zaangażowani w ten aparat przymusu państwa komunistycznego lat 80. I to też widać, słychać i czuć w ich wypowiedziach. No, proszę pana, ja od lat. Pisz, pisałem, no ujawniałem, no znam Donalda Tuska od co najmniej od 1980 roku, pracowałem z nim dość blisko. I, I całe moje doświadczenie wskazuje na to, że to był człowiek, który był. No, ochraniany, mówiąc łagodnie, przez służby bezpieczeństwa, by człowiek, człowiek który służył bezpieczeństwa, nigdy nie ośmieliła się nawet go zatrzymać, nawet wiedzieć o nim. Ja pisałem o tym w tym sensie, że dała mu czapkę niewidkę. Działacz, głośny działacz polityczny, antykomunistyczny, a proszę, służba bezpieczeństwa o nim nic nie wiedziała, o, o jego aktywności. Jedyny... Jedyny przypadek, kiedy został zatrzymany, to właśnie kiedy szedł na spotkanie ze mną. Właśnie to charakterystyczne, że to był w grupie. No trudno, żeby go wtedy nie zatrzymano, skoro, skoro no, było to trzech, trzech, trzech ludzi i wtedy byłoby to bardzo znaczące. Prawda? Mm -hmm. Przypadek. Ten człowiek nigdy nie podjął żadnej yy, prawdziwej walki z komunizmem, By, był pieczeniarzem co, naj, co najmniej, a, a, a domysły dalej idące to też są bardzo poważne. że To, to, to jest człowiek, który ze Służby Bezpieczeństwa miał jak, jak, jakąś umowę, yy, która się yy, po upadku komunizmu yy, po 1989 roku przekształciła. We współpracy z jego ludźmi. No przecież ten agent Służby Bezpieczeństwa, który go finansował po 1989 po, po roku, no to przecież finansował go po to, żeby, żeby powołać do życia ugrupowanie, które będzie niszczyło polską demokrację. To było jego zadanie, za które brały wielkie pieniądze. To jest jedna rzecz również ministrowie, wiceministrowie i tak dalej, i tak dalej. To ludzie, którzy. Wywodzili się z tej ekipy, która została odsunięta od władzy w 2015 roku i bardzo przeżywała, bo zresztą, tak jak mówił pan profesor Cęckiewicz, ci ludzie uważają Polskę za swoją własność. I to, że rządzą tutaj jest absolutną oczywistością. Ludzie dawnych służb, ludzie dawnego PZPR, ich potomkowie, wnuki, prawnuki... E więc rektorze, bardzo ciężko przeżywali okres, kiedy to nie oni decydują o losach kraju. No i teraz wracamy. Panie rektorze, rzeczywiście od początku, kiedy Donald tu zaczął organizować Kongres Liberalno Demokratyczny, opierał się na, na ludziach, na członkach PZPR przynajmniej, a w tym na, na ludziach zamieszanych na, na agenturze. No przecież jego reakcja na ustawę na, na, na uchwałę ilustracyjną Sejmu była przecież no, jakby wszystko o nim mówiło. To był człowiek, który od początku wtedy bronił gwałtownie agentów. Ja zresztą pamiętam nawet rozmowę jeszcze e, bezpośrednio po wyborze Wałęsy na, na prezydenta. Tam rozmawialiśmy właśnie w tym hotelu rządowym e, przez kilka dni. Ja, ja mówiłem o konieczności ilustracji jako jednej z pierwszych e, akcji państwowych dla oczyszczenia aparatu państwowego. E, no i Oczywiście jedynym człowiekiem, to nawet wtedy Wachowski się specjalnie nie opierał, a, a jedynym człowiekiem, który, który twardo przez, przez parę dni się podawał jakieś głup, głupkowate argumenty, był właśnie Donald Tusk. To był człowiek, który zawsze, zawsze bronił agentury, broni do dzisiaj. Kampania wyborcza polegała na tym, że po pierwsze on przywołał całą, cały ten układ posowiecki, również agenturalny, również policyjny, Becki na pomoc, bo od razu powiedział, że, że on im zwróci tam te niesłusznie rzekome zabrane pieniądze, różne emerytury. Naprawi krzywdy to było, to było, to było sformułowanie, które rzeczywiście no, ciarki mi poszły po plecach, no, bo sformułowanie tego w ten sposób mówi bardzo wiele. Krzysztof Wyszkowski... Legenda opozycji lat 80., -tych, 90., -tych, jeden z twórców naszej wolności, tak naprawdę, jest ciągle naszym gościem. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Dobrej nocy życzymy Panu i prosimy o informacje dotyczące kolejnych protestów. Nie narażajcie się Państwo za bardzo, jednak dajcie trochę młodym powalczyć. Tyle, proszę Państwa.